Widzowie, taka krótka informacja. Ten odcinek był nagrywany jeszcze przed wyburzaniem stodoły i stawianiem domu. Po prostu gdzieś mi umknął i nie wstawiłem go przed tymi odcinkami, co poszły. No, przepraszam was za to, ale chcę was o tym poinformować, żebyście nie pisali, że czemu tam właśnie domu nie ma i czemu stodoła jest niewyburzona. No, coś mi umknęło, ale mam go, dlatego dzisiaj wam go wrzucam. Miłego oglądania życzę. Siemanko, z tej strony Kolis na was. Kolejny odcinek z serii Polscy Sąsiedzi. A gdzie jest mój polski sąsiad? Tutaj! Sąsiedzie, znowu zaczynasz odcinek koło tego gówna, jak ci nie wstyd? Nie, to nie jest gówno, właśnie ja zaczynam tutaj odcinek, bo to jest piękny ciągnik. A mógłbyś zaprezentować ten swój malutki, ten taki? Malutki, taki malutki? No ale patrz, do czego jest mój podpięty i sobie jak daje radę. O, jaki malutki, kurde. A kiedy sąsiedzie będziecie stać na trochę lepszy ciągnik? I powiem ci, że od razu przepiąłem na ostatni przejazd, bo jakoś mi się odechciało nim robić. A kiedy będziesz ogólnie zmieniał coś, coś lepszego, coś większego? Wiesz co? Powiem ci tak. Ale ludzie różnie do ciebie przyjeżdżają, ci na przykład nie wstyd takimi małymi ciągnikami robić? Tak? A widziałeś akcję promocyjną na twój temat we wsi? Jaką akcję promocyjną? Jadę na pole, Karol, nie mam czasu gadać. Jaką akcję promocyjną? Ej! Ej, 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 ej! Stój! Sąsiad! Co wie, jaką akcję promocyjną? Ogólnie tak. Ma przyjechać zaraz do mnie architekt, ja tylko widzowie... Podepnę siewnik, przygotuję sobie już podsiewy, bo jeszcze jedno pole mam tutaj do zasiania. Moim oczywiście case'em. Jaką akcję? Halo, sąsiad, słychać mnie na CB? Słychać. Jaką akcję promocyjną? Nie twój interes. No sąsiad, albo jesteśmy sąsiadami, albo jesteśmy wrogami. No jesteśmy. Wrogami? Sąsiadami. To co, powiesz mi jaką akcję promocyjną? Jakieś plakaty mają robić. Jakie? Nie wiem jakie, skąd ja wiem co będzie na nich napisane. Sąsiad, ty chcesz mnie zniszczyć? A skąd ja mam niby plakaty wziąć? Nie wiem, jak słyszałeś, może jesteś w to zamieszany? Nie, no słyszałem, no bo tu ja w sklepie dzisiaj byłem i sklepowa mówiła, przecież to tam się wszystkie plotki roznoszą. No... Ciekawie słyszałem właśnie też to, co ty mi mówiłeś już przedpremierowo, to słyszałem, że Zbycho nie żyje, pogrzeb ma być. No... Też policja tam ma badać sprawę. Jak to się stało, że tak, nie żyje. Tak, mają badać tam na firmie nawet, mają przyjechać na firmę badać. No to mówili właśnie, że on tam umarł, w szklarni. No, bo kradł pomidory. I że dziwna sprawa, to każdy tam się mówi, że dziwna sprawa i coraz więcej ludzi tam umiera. No, kto tam umiera? Kto tam umiera, powiedz? Pracownicy, którzy leżą w szpitalu, jak nie założyli kombinezonu i weszli na chwilę. Na pewno, na pewno. Taka pani Krysia była. A jest to poparte dowodami? W sklepie i ona tam pracowała u ciebie, nie wiem czy kojarzysz. Kojarzę. No to ona też przecież już się zwolniła. Dodaj. Widzowie, architekt. Dobry. Asia, poczekaj, bo architekt przyjechał. Dobra. No to nic, panie. To nie szkodzi. Witam pana. No witam. Proszę pana, potrzebuję pana pomocy. A co się stało? Tutaj bym chciał jakiś domek fajny zaprojektować, proszę pana, bo tutaj mi zburzyli dom. Jakiś fajny w tych, że tak powiem, proszę pana, w tym miejscu jakoś da radę, wiadomo, może być trochę szerzej, ewentualnie płot można przestawić, bo tutaj to też będzie... Malutki ten domek. Ale tu będzie burzone, więc może być tu nawet na tej drodze, więc, bo tu będzie burzone, więc bramę można przesunąć. Tak? Tak. To wie pan, ja bym tu panu proponował, ale jak to ma być? Koszt cenowy. Koszt cenowy, bez ograniczeń. A, bez ograniczeń, czyli pan widzę tutaj kasiasty, dobrze. To od razu widzę, że tu muszę to pisać. Tak, tu będzie bez ograniczeń. Karol, kto to przyjechał? Proszę architekt! Pan, a to ja podjadę, zobaczę. Dawaj. Się przejdę. A jest pan zainteresowany w jakichś dodatkach? Jakie mają być wykończenia, jakie mają być farby? Znaczy, poprosiłbym tak, aby była sauna i basen w tej chałupie. Proszę pana, aby był jakiś dom bilardowy. Pana interesuje? Jasne. Nie, tak szczerze, proszę pana, nie, zwykły dom po prostu, aby było gdzie pomieszkać, tam bez żadnych luksusów, nie potrzebuję tego. Dobry. To mój sąsiad. Pan przyjechał do niego? Co zrobić? Ale to sąsiad się nie interesuj. No dom będziemy budować, no. Dom? To panie, sąsiad, to parę cegieł, trochę drewna na krokwie i tyle, no bo tutaj... Ale nie, no tak. pan jest zainteresowany w luksusach. Ale lipa z pieniędzy bił niego, on już nie jedną osobę tak oszukał. Aha. Dzięki, do widzenia. Proszę pana, nie słucha pan z wścibskiego są... Panie, nie słucha pan z... Pokazać panu pieniądze? No jak najbardziej, no bo... Zapraszam. Ale słucha pan wścibskiego sąsiada? Znaczy ja panu tylko otworzę garaż i pan powie, pan będzie wiedział o co chodzi, prawda? O, poczeka pan, bo się wnikiem ruszyłem. Ja po prostu wie pan, słucham ludzi, tak? Poczeka pan, bo... Da radę pan to otworzyć? Mamy za dużo siły, proszę pana i... Zobaczy pan, no i więcej chyba panu nie muszę nic mówić. Dobrze, co budujemy? No, widzowie... No kur... Tutaj proszę pana tak, dom no luksusowy jakiś po prostu, wie pan, żeby było się gdzie przespać, ale bez jakiegoś zbędnego też iż takich gadżetów. Ale wymiary to mam rozliczyć, tak? Tak, żeby pan tutaj wszystko policzył. Ja mam taką salę, ja liczę na kroki. Znaczy ogólnie wie pan, chciałem się z panem spotkać, żeby pan po prostu zobaczył, czy pan chciałby się tego podjąć. 1, 8, 9, 10, 11 metrów tutaj. Może być, może być. Dobra. Nawet jak taki będzie tu. 4, 5, ale raczej coś większego, proszę pana, myślałem, wie pan? I 9, 11 na 9. Myślę, że coś większego się zmieści, co? Dokąd w razie czego? Dotąd nawet? Może być i nawet panie i dotąd to. Dobra. Bo tu wie pan, to będzie przerabiany ten płot, to będzie burzony też, ta stodoła tu. Więc tu... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 metrów. Dobrze, a w tą stronę na... Raz, no tutaj dwa, musi się zmieścić. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nawet. No, czyli 18 na 9, 10. No. Ewentualnie to wiatr, no będę mógł przesunąć jakoś kawałek. Znaczy my mamy buldożery, także... Mają państwo? Bo tak. Właśnie szukam, żeby to stodoły wyburzyć tutaj, nie? Dobra, nie ma problemu, no to... Proszę pana, piętrówka jakaś, czy parterówka, jak tam pan oscyluje w jakich okolicach? Piętrówka. Jakaś piwnica, jakieś bunkry. Bunkry bym poprosił. Z takimi ścianami bardzo, wie pan, mocnymi, żeby tam broń schować, jakieś granaty i tak dalej. W razie w, wie pan, bo powiem panu różne są sytuacje, tak? Na świecie. A to wiem, też no to informacje tajne są i tak dalej, to też dodatkowa opłata za to, że jakby informacje tajne. Rozumiem, nie ma problemu. Dobrze, proszę pana, w takim razie tak. Jaki to będzie mniej więcej koszt, czyli pan mi po prostu plany wyśle i wtedy jakby koszt też będzie zawarty? Ja musiałem zrobić plany i w ogóle, no ale myślę, że tutaj od 2 milionów zaczniemy. No dobrze, 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 nie ma problemu. W takim razie, proszę pana, jesteśmy w kontakcie. Dziękuję panu, że pan przyjechał, bo miał pan 100 km. Więc dziękuję panu za przyjazd. I mam dla pana pewien tutaj napiwek. Proszę, proszę pana, tutaj 1000 zł. O, dziękuję panu, no to ja widzę, że z panem będzie współpraca, kurwa, jak tego. No dobrze, także dziękuję, do widzenia. Dobra, no do widzenia. Do widzenia, ślepa genia, kupi se pan trąbkę do pierdzenia, jak to mówią, no. Jak to mówią, takie powiedzenia, no. Powiedzenia. Dobra widzowie, siadamy do Kajsika i połączę się z sąsiadem na CV. Halo? Halo? Siema? Siema, będzie chałupka, jak to mówią, budowana, tak? I tutaj trzeba, tak. Do jakiego budżetu? Nieograniczony mam budżet akurat, jeżeli o to chodzi. To przecież to zaraz będzie urząd skarbowy i w ogóle, to co ty gadasz? Ale jaki urząd skarbowy? Jak ja mam wszystko legalnie, no to, że mam dużo pieniędzy, no to nie znaczy, że od razu urząd skarbowy musi... Nie da się mieć w tym kraju dużo pieniędzy. Widocznie się sąsiedzie da. Znaczy się sąsiedzie da. Niektórzy sąsiad nie mają, niektórzy zazdroszczą, ale cóż mam na to poradzić. Ja nie zazdroszczę oczywiście. Znaczy ja nie mówię, że ty sąsiad zazdrościsz. Ja też mam od groma. Znaczy... No dobrze sąsiad, no ja ci życzę jak najlepiej. Sąsiedzie, tylko tą działeczkę będziemy musieli jeszcze pogadać, bo tam będzie ten skup otwierany, pamiętasz? Tutaj u mnie? No, albo silosy jakieś wielkie budowane. A ile? Co ile? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi. A 4 silosy. O pieniądze. No, no to zyski będą z tego, na pewno. Ale sąsiad, czy ja będę w to jakby zamieszany, że tak powiem, przedsięwzięcie? No, chyba, że nie chcesz. Nie, no chętnie, no to w takim razie, no to co za tą działkę, no bo jak ja użyczam swojej, wiesz, działki, no to ja liczę z twojej strony, no... jakby na zwrot kosztów troszkę bardziej w silosy ty zainwestujesz, jak ja daję działkę. No to wiadomo, wiadomo, no to dzielimy się forty-forty. No żeby 50-50 było, nie? No, forty-forty będzie lepiej. Nie, 50-50. No ale to wtedy nierówno. Ale forty jak ty chcesz to podzielić? A resztę? A resztę na słupa mojego weźmiemy. 20%. 20% musimy dać dla... jak na słupa? No żeby to do niego było otworzone, wiesz o co chodzi? Nie rozumiem, ale pieniądze skąd weźmiemy? No przecież ty masz pieniądze i ja mam pieniądze. No ale... No to ten słup będzie miał też pieniądze, wkład swój? Nie, on nie będzie miał pieniędzy, on z naszych to otworzy. I tam będą nielegalne interesy, ale wszystko będzie na słupa. No to nie, od razu mówię, że ja się w to nie bawię, bo ja nielegalnych interesów nie robię, od razu ci mówię. A ten biznes potrzebuje takich ludzi jak ty. To znaczy? Zaradnych, jakby tak delikatnie powiedzieć. Coś, ja dobrze mówisz, oby tak dalej. No. I poczekaj, co jeszcze, sąsiedzie, no chciałem z tobą też porozmawiać o tej sytuacji, czemu mnie podpieprzyłeś na, wiesz, policję, żeby tu... Ale ja bym ciebie nie podpieprzył, jakbyś powiedział na start, pytałem ciebie z 5 albo 10 razy, czy ale to ty sąsiad, masz coś wspólnego. Jak ja miałem się przyznać z takiego fajnego pranka? Ja oddam te pieniądze za tą Teslę, co spaliłem, no. Nie no, zajebisty prank, wziąć samochód, ukraść go, wywieźć na łąkę, podpalić i zadzwonić po straż pożarną. No nie no, idealnie. Ja myślałem, że tam te kamery nie będą nagrywać jak spalę. A to patrzę, znaczy, że te kamery ze środka ci działają w tych nowych samochodach. No ale że to internetowo jakoś jest przesyłane. Tak, tak, do bazy danych od razu, na bieżąco. Tragedia. A widzowie, wiecie, że my dzisiaj już od 8 działamy, widzowie, jest prawie 10. Znaczy może od 8 nie zaczęliśmy nagrywać, ale o 8 wstaliśmy. No. Zmieniamy się na lepsze, widzowie. Tak jak wy idziecie do szkoły, tak my, widzowie, wstajemy i nagrywamy odcinki, także zmieniamy się na lepsze. Musimy tak szczerze, to musimy tak robić, bo od 8 zacząć to ile szybciej robota idzie, nie? No tak. Już od jakiejś kurde 11. Więc widzowie, naprawdę robota idzie ekspresowo. A teraz my to jeszcze nagrywamy przed świętami dla was, no to wy już jesteście po świętach, to już pewnie wolnego nie macie. No to jest już po świętach, jak ja puszczę, ty w czwartek puścisz, no to już całkiem po świętach. A, to już całkiem po świętach, widzowie, no to co, no to już wy macie szkółkę. Szkółkę leśną, widzowie, już macie. Ciekawe, do kiedy jest w ogóle przerwa. Młody to chyba zaczyna wolne w szkole od czwartku. A ciekawe, do kiedy on ją ma, to wolne. No ciekawe. Ogólnie no chyba czwartek i piątek są wolne, a po świętach chyba jeszcze wtorek jest wolny. Na pewno i wtorek i chyba od środy już szkoła. I od środy już normalnie... A, napiszcie, chciałem powiedzieć, napiszcie ale to już po piwodo, to już i tak pewnie... Znaczy, bo to w czwartek oglądacie, widzowie, no, w czwartek po świętach. Więc mogę wam tylko zaśpiewać taką piosenkę. Nie da ci tego ojciec, nie da ci tego matka. Co da może dać ci dzisiaj? Ej, poczekaj, bo ktoś do mnie przyszedł. Wyłączę CB na chwilę, dobra? Dobra. A? O kur... Marciniak. Siema? Cześć, Karol. Cześć. A nie, to nie... Mogę niczego nie mieć. Nie Marciniak, myślałem, że... No? To. Co tam słychać u mnie? No dobrze wszystko. A u ciebie co tam słychać? Dobrze. A my się znamy? Znamy. A kto jesteś? No nie pamiętam. Kurde, tak szczerze... Nie pamiętam. Maciuś, uczyli się razem w podstawówce. Maciuś? No. To ty? No. To ty, Maciuś, wyglądasz, jakbyś miał co najmniej z 50 lat, to coś ty tak się postarzał. Nie no, ja tak maczę, ty jedziesz do nimi ciągnikami. Bo ty jesteś podobny do takiego kurde z twarzy do takiego Marciniaka, tylko że ten Marciniak ma naprawdę ze 45 lat, coś takiego. A na mimo. Znasz Marciniaka? Jego związki? Tak, gnida. Czy gnida? O gnida. Naprawdę, jak patrzę dzisiaj, że się postarzał. Dasz na piwo. Co? Dasz na piwo. No nie gadaj, Maciuś, kurde, że ty tak żeś się stoczył. Ja być domny. Dobra, daj na piwo. Dobra, ile chcesz na piwo? No ze stówę daj, bo no na pewno. Dychę ci mogę dać. 10 zł. Na jedzenie. Tak, na jedzenie, już ja wiem jakie to jest jedzenie. Każdy na jedzenie, a później siedzi pod sklepem napierdzielony. Taki bogaty, a... Dobra. Ja jedzenie ci bym mógł kupić, ale na piwo, na wódkę ci nie dam. Dobra. Cześć. Cześć. Chodź tu, ci dam dychę. Chodź. Masz. No nie. Masz! Dychę, więcej ci nie dam, bo ty się zachlejesz i tyle. Łapik chuju. O ty kur... Już ostatni raz tu do mnie przychodził, ty! Paszył won! O to łachudra, widzowie, o to łachudra. Ja z nim podstawówce uczył, nie poznałem go, widzowie, tak szczerze myślałem, że to taki Marciniak, bo on teraz wyszedł z więzienia. Tam go znałem ogólnie, tego chłopa, bo tam się widzieliśmy, minęliśmy się tego Marcinia, ale to ja tam wolę z nim kontaktu w ogóle nie mieć, powiem wam. Ale wiem, że on na sąsiada poluje. Z tego, co sąsiad sam mówił mi, że na jego kuzyniak, kurde, tak mu powiedział. Ten Marciniak na niego poluje, no to sąsiad może mieć niemałe, widzowie, kłopoty. Pieprzył się w kłopoty sąsiad, widzowie. Wasz ulubiony sąsiad się wpieprzył w kłopoty, tak. To będzie miał naprawdę z Marciniakiem, jak go, chyba że Marciniaka zamknął, bo on już tam jakąś akcję pod sklepem miał, że chłop na ujomie leży, nie? Więc może być to różnie, no ale ja nie życzę tego sąsiadowi, żeby on tu do sąsiada przyszedł. Halo? Sąsiad? Halo? O, słychać na CB, dobra. No tak gadam, kurde, gadam, a nie włączyłem CB. Co tam, kto to był? Ty, taki Maciek, kurde, z podstawówki, rozchlał się, ja... Pamiętasz go? Ale co, dałeś mu coś? Poczekaj, bo ktoś O kurde, tym razem to... No, sąsiad, zaraz ktoś przyjeżdża, no to zaraz ja wracam. Jadę tam, nie rozłączaj się. Dobra. O kurde. Cześć. Cześć, Karolu. Cześć, Marciniak. Cześć, Karolu. Ej, słuchaj, gdzie ten światławiec? Kto? A ten światławiec. To twój sąsiadek. To sąsiad? A kiedy wyszedłeś z więzienia? No ostatnio wysiadłem, cholera już szukają. A ty, ale my się chyba kolegujemy, co? No to jak to nie? No. No to my to kurde z Ukraińcami. No. No. A co chcesz? No słuchaj. No tego spadławca szukam. Wiesz, że się na mnie rozpieprzył na psach? Kto? No to twój, Michał. Michał? Że sąsiad? Kurde. A to nie, to ja się z nim nie kupuję. Wiesz, jak ja na niego mówię? Gad. No, znaczy to nie, to mieszka, ale to wiesz. No, jak ale... ja go spotkam, ale na zeple go. To może pojedziesz jeszcze kiedy indziej on będzie, wiesz, bo... Nie, ja poczekam, słuchaj, na niego, tu się rozejrzę, zaraz coś mu podpalę. Jeszcze wszystko, która to jest jego gospodarka, ta tutaj? Nie, to moja, to jest jego, to jest jego. To moja! To jest jego. No dobra, ja też... Podpalimy, zaraz mi pomożesz. Masz może trochę benzyny? Znaczy nie, ja muszę robotę robić, wiesz? Słuchaj, wiesz co on powiedział? Co? Że ja spaliłem jakoś tą... Teklę. Teklę? A to no. Nie wiem, kto podpalił. To samochód. A to ty podpaliłeś? No co ty, ja nie wiem, jaki to samochód. Tekla tam. Ty, Tekla to nie wiem, to pewnie z tej grupy Volkswagena jakieś. Ja nie wiem, to wiesz, jak ja tyle lat siedziałem, to ja już teraz nie wiem. W ogóle ty wiesz, że są już dotykowe telefony? No i kurde, już dawno. Już dawno, ja też mam taki, zobacz. Też mam taki, o. Taki kurde. O cholera, to zobacz, że to wygląda jak szkło, jak szyba. No tak, to wygląda jak taka płytka, nie? Ja to ci powiem, ja to nie wierzę tym telefonom. Ja to wierzyłem, tylko klawiatura była, teraz jak tej klawiatury nie ma, to ja nie wiem. Bo to wiesz, bo to nie wiadomo. Człowieku, nie wiesz co. A ile siedziałeś? 15 lat? Ty wiesz, że w telefonach co? Ty wiesz, że są w telefonach aparaty? No a jak? Zawsze, no znaczy już od dawna były. Ty teraz to już, słuchaj, teraz to już nikomu nie można ufać. Chodzisz sobie, a tu wszyscy mogą być detektywami. No a co? Przynajmniej jak detektyw ci zdjęcie robił, to widziałeś, że robił aparaty. A teraz telefonem zrobi, nawet nie wiesz. Wszyscy mogą być policja. No tak, poczekaj, ja zadzwonię. Posłuchy, tylko... na słuchy, wszystko słuchaj. Poczekaj chwilę, tylko ja zadzwonię. Muszę zadzwonić. No dobra, no. A co ty, po policji byś dzwonił? No co ty, no oszalałeś! Do mamy muszę zadzwonić. Poczekaj, do mamy zadzwonię. Do sąsiada szybko dzwonię, żeby on tu nie przyjeżdżał. Halo? Halo? Sąsiad, nie przyjeżdżaj tu, Marciniak po ciebie przyszedł. Co? Marciniak po ciebie przyszedł, nie przyjeżdżaj tu. Ja dzwonię na policję. Dobra, nie dzwoń na policję! Marciniak! No co? Musisz stąd jechać. Czemu? Bo sąsiad do mnie dzwonił i ja mu powiedziałem, kurde, że ty przyjechałeś z nim pogadać, żeby tu przyszedł, nie? No to ty się rozpieprzyłeś na mnie? Nie! Po prostu powiedziałem, że chcesz z nim pogadać, tak? O, no to. No, żeby przyszedł. A jest co on powiedział? On powiedział, że nie przyjdzie, że na policję na ciebie zadzwoni. O to gnida. Dobra, masz jakąś benzynę szybko. Kurde, nie mam. Moich czasów się tego tak nie załatwiało. Nie mam, naprawdę nie mam. A ty słyszałeś, że teraz są te? Nie mam. Że kurde, samochody elektryczne. No słyszałem. Ogólnie to co, to kurde, ja no, wiesz co, muszę... Ja zaraz troszkę podstraszę, słuchaj. Znaczy ja... Podstraszę go. Czekaj. Ja to wolę... To jego? Samochody. Policja jedzie, zobacz, już jedzie policja. O, tu jest ma gospodarstwo, on tu ma. Ja pierdzielę, widzowie, co tam się... Co tu się odpierdzieliło? On zadzwonił po policję. Dobry. Dobry. Słucham, o czym pomóc? Zgłoszenie. Jakie zgłoszenie? Że jest tutaj ten Marciniak. Oj kurde, był faktycznie. Ej, coś się pali. Gdzie był? Coś się pali! O skur... Trzymaj się! Lecę do góry! Ej! Lepo, przyleciłeś mnie! Lepo, przyleciłeś mnie na policję! Kłamco! Kłamco, podkręciłeś mnie na psy! Dzwoniłem, tylko sąsiad! Nie daruję tego! To nie ja, Marciniak! Odejdźcie pan z tej strzału! Odejdźcie pan! Co pan robi? Chroni go pan... Pan ochronił przestępcę! Ochroniłem przestępcę! Podpierdzieli go pod! Niech pan dzwoni po straż, ja to zobaczę, się rozejrzę tutaj, gdzie on jest. Ja pierdzielę, podpalił maszyny! Nie no, dzwoni po straż. Widzowie, co tu się dzieje? Halo? Straż pożarna? Chciałem wezwać straż pożarną na... Kucharek 6. Tam na górę, no. Pali się maszyny, ktoś podpalił. No, na razie. Widzowie, zaraz tu będzie straż. Ja pier... Marciniak podpalił maszyny sąsiadowi, co tu się dzieje? Panie, jara się, zadzwoniłem po straż. Widzę, ale nie ma go nigdzie. No to super, że pan ochronił przestępcę, super. Pan mi wszedł w linię strzału, tak już bym dawno w nogi strzelił. O skurczybyk, Fender jedzie! Ja pierdzielę, widzowie są... Zaczynamy pościg. Sąsiadowi Fenda ukradł! Marciniak, co tu się... No takich jaj nie było, to sąsiad ma po tym. Zobaczcie, nagrywam to wszystko, nagrywam to. Marciniak ukradł Fenda sąsiadowi. Ale jaja. Tego jeszcze nie grali, naprawdę, tego jeszcze nie było. Proszę zatrzymać. Widzowie, dobra, widzowie co, nie wiem czy czekać na to straż? Nie ma pan szans na ucieczkę. Chyba co, nie wiem, poczekam na to straż? Nie wiem, widzowie, ja nie wiem co mam tu robić, w ogóle nie wiem co mam tu robić. Widzowie, to się cały czas hajcuje. Ja zaraz, straż ma być, zadzwoniłem do Michała, już Michał też podobno ma jechać. Był strasznie w szoku, że co? Że ciągnik, powiedziałem mu, że ciągnik mu ukradł i że palą mu się maszyny. I ja pierdzielę. Nie będę podchodzić do tego ognia, on tu benzyną to oblał chyba. Czekajcie, wyjdę na drogę na to straż, będę czekał, że jak coś to powiem im, żeby tu wjeżdżali. Tutaj, ale jaki ogień, w ogóle ktoś się hajcuje, tam nie wiem, jakieś kanistry on chyba powrzucał. Wziął tą beczkę, chyba tam powylewał, w tej beczce miał, kurde, sąsiad benzynę. O, jedzie sąsiad, zasuwa, zobaczcie, o i straż za nim, blokuje drogę dla straży, no nie, no sąsiad to jest naprawdę niezły. Dla straży blokuje drogę. Dawaj! Co ty tu narobiłeś? Ja narobiłem? Marciniak ci podpalił i ciągnik ci ukradł. Tutaj! Szybko, tutaj! Pali się! Jaki ciągnik? Fenda ci ukradł! Tutaj! Tu wjeżdżać! Ciągnik pojechał! I ty na to pozwoliłeś? Jak miałem na to nie pozwolić, jaką broń miał? Dobra. Dobra. Marciniak ukradł ci ciągnik i podpalił ci maszyny. Gratuluję ci! Gratulacje! Super! Za co mi? Jak za co tobie? Przecież opowiadałeś, że Tadeusz coś tam z nim. Zajebiście. Super, brawa dla ciebie. Ty nie umiesz, jadę w pole, nie umiesz pola przy tego, gospodarstwa przypilnować nawet? Przypilnować? Jak miałem przypilnować, jak on z bronią chodzi? Ciekawe, czy ty byś przypilnował? Strasz się, jakichś gangsterów pseudo. Tak, jakby chodził z bronią i by ci celował do ciebie, to ty byś co zrobił? Zadzwonił na policję. A kto zadzwonił na policję? Zadzwoniłeś, przyjechała policja do Marciniaka, ogień już był. Rozpętany, Marciniak zaczął uciekać. Strzelali. Co? Czy oni strzelali? Gdzie on pojechał? W którą stronę? Nie strzelali, bo ja uznał, że ja chodziłem i on nie chciał. Zobaczymy, ja sobie też wezmę bez plu, bez chałupy i zaraz zobaczymy, jak to się skończy. A do kogo chcesz strzelać? O, ugasione. Zobacz. Wszystko jest już git. O, bo to już po Marciniaku. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy te maszyny się do czegoś nadają. Sąsiad, gdzie ty jedziesz? Już po nim. Proszę panie strażaku, bo sąsiad wziął spluwę i pojechał szukać Marciniaka. A to proszę pana, akurat nie moja sprawa, to pan na policję dzwoni. Ja to nie będę dzwonił, niech sąsiad robi co chce, na swój rachunek. A te maszyny to się będą czegoś nadawać? No nie, wyglądało jakbyś miał nie nadawać. Dobrze, dziękuję panu, do widzenia. Nie ma sprawy. Do miłego dnia, do sąsiada maszyny, nie mojej, więc. Widzenia. Widzowie, co tu się stało? Ja pierdzielę! Widzimy się w kolejnym odcinku, na razie!